Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Dzisiaj mam przyjemność odbierać nowy motocykl dla mojego klienta i mojego widza i mojego znajomego, który kupił u mnie właśnie takiego tracera. Zaraz wam już pokazuję. To jest ten motocykl Tracer 9GT w kolorze białym ze złotymi kołami i złotym łańcuchem. Bajera. Robert poprosił mnie, żebym ten motocykl od razu mu dotarł, bo jedzie na wycieczkę i nie będzie miał na to czasu, więc co, no cała przyjemność po mojej stronie, Robercie, chętnie nim pojeżdżę, właśnie się pakuje, mam nadzieję tylko, że wystarczy weekendu i pogody na to, żeby właśnie go dotrzeć. A pogoda dzisiaj jest zacna, więc też się cieszę, że się przejadę, a jutro organizuję taki wyjazd na motocyklach w Traskę, pogoda jest zacna i, że tak powiem, podążajcie za białym króliczkiem. A oto i on, w całej okazałości już wam pokazuję tracerek 9GT. Będę miał okazję potestować szybę akcesoryjną, bo jest tutaj akcesoryjna szyba, a ja w swoim nie mam i ciekaw jestem też, jak to będzie się sprawować. Przy okazji potestuję wam to oto urządzenie, czyli dongla do połączenia bezprzewodowego, kamery do interkomu, audio bez kabla i bez dodatkowych urządzeń, mikrofonów, innego sprzętu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja się tutaj zbieram i do zobaczenia już na motocyklu. No to już witam was w kasku. Kamerka działa. Mam nadzieję, że też dźwięk się nagrywa prawidłowo. O, tylko rękawiczki. A może sprzęt najpierw odpalę? Niech sobie pochodzi, już się rozgrzeje. Proszę bardzo, jak miło cię tutaj gościć. Oczywiście paliwa nie ma. Przy nowych motocyklach zawsze zalewamy pół litra benzyny, więc po pierwsze stacja benzynowa to podstawa, żeby zajechać na stację benzynową. Ubrałem się tak turystycznie, ale mam tak naprawdę ciuchy i buty, te, w których byłem w pracy, nie motocyklowe. Bo co? Bo mieliście mi pomóc kupić jakieś trampki nowe i nic mi nie pomogliście. I w zasadzie nie wiem, co mam kupić i pewnie kupię to, co uważam, że ostatnio było dobre, to też pewnie teraz kupię, dobra. No to tracerku, witaj, cześć, fajnie. O, fajnie się z tobą będzie zaprzyjaźnić. Co my tu mamy? Demoda, ja poproszę, tak, trakcja na jedynkę, demoda, trójeczkę, zawieszenie turystyczne, ok, to mi pasuje, ale i tak jeszcze będzie trzeba podregulować sobie w domu zawiasik. Oczywiście klamki, lusterka, ale na ten dojazd teraz trzeba tutaj też sobie to trochę ustawić. No ogólnie to każą to zakładać jakoś tak prosto, a po to biorę ten motocykl wcześniej do domu właśnie, żeby ustawić w nim te zawieszenie też w trochę inny sposób. I te klamki i to wszystko sobie podregulować. No dobra, to jedziemy. Pierwsza jazda, jedynka do dołu, dobra. A, zapomniałem, że mam kuferek. A, źle to, bo lusterko sobie ustawiłem, świeci do dołu. No dobra, jadę na stację benzynową. No ciekaw jestem tej szyby tutaj, bo ja nie mam szyby u siebie, takiej, dużej, tylko mam szybę oryginalną. A tutaj w tym motocyklu Robert sobie po prostu dołożył szybę dużą turystyczną. No i powiem wam, kask otwarty i w sumie nie dmucha, a jest jeszcze niepodniesiona. Ale pięknie, kurde, ale zajebiście, w końcu jakaś pogoda taka rozsądna, prawdziwa, dosyć ciepło na tyle, żeby się przejechać i jest naprawdę spoko, no kurde. Halo panie, a ty co tu robisz, no? A, ciekawe, czy ja kluczyk od samochodu wziąłem. No właśnie, to jeszcze sprawdzę na stacji benzynowej, bo jakoś go nie czuję, nie wiem, gdzie ja go wsadziłem. No nieważne, jadę tu na stację, to zatankuję i pojadę na bazę, to sobie przygotuję właśnie ten motocykl. A jutro wyjazd pierwszy w sezonie, taki organizuję właśnie spod salonu turystyk. Jakieś 260 km, więc w sam raz na to, żeby podocierać nowy motocykl. Dobra, jestem na stacji, ale
zawczasu, póki pamiętam. Trzeba pokasować średnie spalania. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie w dalszym użytkowaniu. Tu jeszcze to chyba jest w porządku. Pięknie. Ha. Zobaczymy, jak to otwieranie korka, bo tutaj mamy pierścień mocujący do tankbaga z kapy. O, tak, no tutaj zaczepia. No ale da się otworzyć cały ten korek, więc problemu za specjalnie dużego nie ma. No lejemy. No, proszę bardzo. 16, ile? 16 i 3 litra na pierwsze tankowanie pod korek. Pięknie. Zapłacić jeszcze trzeba. Powiem wam, fajny taki nowy motorek. Kurde. Rewelacja. Trochę tak dziko na początku, bo no fabryczny, w sensie mówię, że trzeba poustawiać sobie tutaj na kierownicy po swojemu, tak jak się woli poustawiać. Trochę jednak tutaj czuję tak powiew wiatru. A taka różnica, no jest. Ciekawe. Taka duża szyba, troszeczkę widzę ją w punkcie patrzenia w tej chwili. Z kufrem się tu zmieszczę? Ale bosko, kurde, naprawdę. Super sprawa pojeździć. Już nie chodzi o to, żeby nie wiadomo co, ale naprawdę dawno nie jeździłem. W zasadzie w tym roku zrobiłem tylko jedną traskę, tylko jedną przejażdżkę i to była przejażdżka taka tam 300 km i to tyle. Nic więcej. I to jeszcze na dodatek. Zamknę szybę może, bo będzie wam tutaj hałasować. I to jeszcze trasę, z czego połowę tych 300 km zrobiłem po autostradzie, bo goniłem na powrocie na bazę, żeby jeszcze spotkać się z rodziną. Tracer to nie jest dla mnie obcy motocykl, bo przecież mam taki sam, więc wiecie o tym. Tracera GTK, ten jest no nowy 2023, ale on technologicznie i niczym się nie różni. Różni się tylko i wyłącznie samym kolorem. No i tym złotym łańcuszkiem z tyłu. Tutaj taki Robert sobie wybrał ten łańcuch. Naprawdę fajowo. No jeszcze czuć te hamulce po prostu nie hamują w tym motocyklu tak dobrze. No pierwsze kilometry, pierwsze trzy. Dlatego jest ten okres docierania. No musicie trochę pojeździć, pohamować, poprzyspieszać, troszeczkę pozmieniać biegi. Niech się to wszystko tutaj ruszy. I tyle. Ostatnio patrzę, bo niedługo majówka, no nie? I kurde, tak by gdzieś pojeździł tym motocyklem, ale zapowiada się kiepska pogoda. To znaczy teraz mamy tydzień do majówki, to pogoda jest, sami widzicie jaka, jest 17 stopni. A, musiałem tutaj przestawić na kokpicie. A, to kiedy indziej. W każdym razie 17 stopni, jest słonecznie. Jest naprawdę dosyć ciepłe powietrze, jak na takie wiosenne, a w ogóle tą wiosnę w tym roku mamy taką długą, w sensie, że bardzo nie przychodzi i było raczej słabo z pogodą do tej pory dla motocyklistów. No to dzisiaj i od kilku chwil jest naprawdę ta pogoda bardzo fajna. O, więc można w końcu pojeździć. Oczywiście jak to u nas, to w większości kraju, gdzieś tam w różnych innych częściach kraju, w sensie Polski, jest pogoda i była pogoda bardzo dobra, albo było tej pogody więcej, mniej, ale była do jazdy motocyklem. U nas tej pogody w zasadzie nie było wcześniej, dopiero teraz jest jakaś taka pierwsza pogoda, żeby sobie faktycznie pojeździć. Oto jest dobre też takie, taka prędkość i 3000 obrotów to jest w sam raz do tego, żeby zrobić pierwszy wyjazd, pierwszą przejażdżkę nowym motocyklem. Po takiej przejażdżce sprawdzacie sobie tam, oglądacie go z grubsza, czy wszystko jest w porządku. Jak już jest w porządku, oleju nie ubyło, nie wiem, nie ma żadnych wycieków, to w zasadzie możecie już dosyć dobrze nim jeździć, bo do 7000 obrotów, a to jest i tak prędkość rzędu, nie wiem, 170 na godzinę, jak dobrze pamiętam, więc ogólnie za muły nie ma. Nawet przy docieraniu tego motocykla. Oczywiście w instrukcji piszą tam bardzo asekuracyjnie, aby broń Boże
nie przekraczać 3000 obrotów albo iluś tam, nie wiem, nawet tak naprawdę nie czytałem tej instrukcji, jeśli chodzi o ten dział o docieraniu motocykla, to nie wiem, co oni tam piszą do końca. W każdym razie nie ma co świrować tak czy inaczej, bo macie, musicie pamiętać, że w takim nowym motocyklu są nowe opony, które są śliskie i te hamulce przede wszystkim, które też nie działają jeszcze, nie dotarły się, więc trzeba używać troszkę więcej siły do tego, żeby wyhamować. No i trzeba o tym pamiętać, no bo szkoda gdzieś przez takie drobne rzeczy zrobić sobie krzywdę albo komuś, albo zniszczyć motocykl po prostu. No dobra, ja jadę na bazę, na garaż, nie będę wam marudził, ale jest fantastycznie, kurczę, poszedłbym pojeździć, ale musiałbym się przebrać, zanim to nastąpi i tu wszystko sobie poustawiam, to będzie pewnie już późna godzina, ale jutro liczę na tą trasę, która przed nami, więc mam nadzieję, że jutro będzie fajnie. Kurczę, ta duża szyba to chyba nie do końca, w sensie rzuca mi trochę gdzieś tak, takie zawirowanie się robi, że w kasku, w tym, którym jadę, Aeroch Commander i daszek, który mam, jakoś tak mnie dociska troszeczkę do dołu, czuję z przodu, że troszeczkę rzuca tym kaskiem. To jakoś tak, nie wiem, ze zwykłą szybą chyba to się nie działo. Ale mogę się mylić, bo dawno nie jeździłem, więc to też też jest odczucie chwilowe. No zobaczymy. Słuchajcie, ja do zobaczenia w garażu, bo jeszcze tam wam coś opowiadam. Ja sobie tutaj spokojnie pojadę. A jak tak sobie zamulamy, to jeszcze pomyślałem, że może wam coś poopowiadam. Więc chciałem wam poopowiadać o tym donglu, który mam zamontowany i dzisiaj przez niego nagrywam. Fajne urządzenie, powiem wam, że bardzo fajne i naprawdę rozwiązywałoby w zasadzie wszystkie vlogowe kłopoty i problemy z nagrywaniem dźwięku na żywo, gdyby nie jeden szczegół, że nie nagrywa i nie zbiera dźwięku z interkomu. I to jest, kurczę, tak naprawdę główny powód, że to urządzenie nie do końca się sprawdzi. Działa? Działa. Ale jakiś szum taki tutaj widzę. Ciekawe, jak to wyjdzie na żywo. W sensie już po użytku. No zobaczymy. A urządzenie tak w ogóle to fajne. No. Nie ma żadnych kabli, po prostu sobie klikasz na nim dwa razy i już jest urządzenie w trybie nagrywania, czyli podawania dźwięku na mikrofon w kamerze i wtedy bezprzewodowo się nagrywa to, co właśnie słyszycie. Ale kurczę, jakieś ciekawe, tak przyciszyłem i jest taki hałas, w sensie szum widziałem, tak mi się wydaje. Zresztą zobaczymy, może coś nie do końca dobrze działa. Cholera wie. W każdym razie, jeśli chodzi o podłączenie, to kurde, upraszcza to dużo. Nie ma własnego zasilania, to też jest, uważam, dobre. Jeśli macie dobrą baterię w waszym interkomie, to po prostu nie musicie się denerwować, że musicie mieć dodatkową ładowarkę i w ogóle i coś tam, coś tam. O, ale zmieniło się, słuchajcie, przy wyższej prędkości zmienił się opływ wiatru i jest rewelacyjnie z tą dużą szybą. Super. Kurde, w ogóle na mnie nie dmucha w tej chwili. Z tyłu czuję powiew wiatru gdzieś tak na karku, czyli robi się zawirowanie poza zupełnie kaskiem. Tylko po prostu trzeba trochę szybciej jechać, żeby było powietrze w mordewin, żeby był na wprost. Fajna szybka. No. Działa dobrze. Elegancko. No w ogóle to jeszcze mamy sporo czasu na jeżdżenie, bo jest godzina, kurde, nie wiem, która. Nie ustawiłem zegarka. Chyba jest godzina 18, a słońce zachodzi o 19:46, więc w zasadzie można by się jeszcze przejechać gdzieś, kawałek. Ale nie, jeszcze chcę tutaj trochę regulacji porobić, no. Więc będę siedział w garażu. Dobra, bo już biadolę, także do zobaczenia w garażu.
Cześć! Chodź, zobacz! O, ale motorek jest! Chcesz usiąść? Zobacz! Hop! On działa, wiesz? No! Ale! Schodzisz? Hop! No! Stawaj! No! Tata wjedzie do środka, tak? No! Tam? Tam wjechać? Jedziemy? No to jedziemy, patrz. Bum, bum, bum. Bum. Zobacz. Ale fajnie, co? Do garażu, no. Jest miejsce, trzeba motor jeden przestawić. MT-czka postawimy tam i tutaj postawimy tracerka i będą dwa tracerki. Chyba się nie pobiją, co? Szary i biały. Mamuś. Mamuś. Tak? Tata przyjechał? Tego tam. Ale. Witajcie już z fabrykowego garażu. Tak, tracerek zaparkowany. Widzieliście i Piotruś tutaj też wszystko wiedział już gdzie, co i jak. A ja przygotować go muszę do jutrzejszego wyjazdu. Przede wszystkim, jak popatrzycie na mojego, tego, którym jeżdżę, to... W zasadzie tylko parę rzeczy, no skoro mam nim pojechać tym, a nie swoim, no to muszę sobie przełożyć uchwyt do telefonu. Pewnie się zastanawiacie, gdzie się podział ten uchwyt SP Connecta. No mam nowy telefon i nie ma do niego jeszcze pokrowca. Będzie dopiero za miesiąc albo za dwa miesiące chyba. Więc dlatego wróciłem do RAM Mounta, bo jest po prostu dobry i będę mógł go wykorzystać. No ale problem jest z tym ładowaniem tego telefonu, bo nie ma indukcji w tym zestawie i to jest troszeczkę lipa. I w zasadzie ustawię też pod odpowiednim klamki kątem, bo każą je ustawiać bardzo prosto, widzicie, tak mam w swoim motocyklu, o, a tak wyglądają w nowym motocyklu, po prostu trzeba je trochę położyć, bo są tak ustawione, nawet jak popatrzycie, to tutaj kąt tego lusterka taki, no nie do końca może jest jakbym chciał, ale tak trzeba to ustawiać, bo tam są znaczniki, na które serwis po prostu musi to zrobić. W ogóle zobaczcie ten motocykl. Patrzcie jaki jest, kurde, kozacki. W ogóle fajne dwa tracery w jednym garażu. Tutaj widać no, szyba akcesoryjna, turystyczna. To już jest spora różnica. Tu, a tu nie jest różnica. W jeździe, no to sami słyszeliście jakie były wrażenia. Crashpady, no ale ten złoty łańcuch to kuźka wodna. Po prostu robi mega robotę, nie? Wygląd jest kozacki, w ogóle ten biały kolor z tym złotym to jest naprawdę kozak. Co tu jeszcze? A osłona chłodnicy, nie? To też fajna ta osłona chłodnicy. U mnie chłodnica wygląda bez osłony chłodnicy, tak? A tu jest osłoną chłodnicy, więc no po prostu będzie cudeńko, no. No i tyle. Założyłbym też chyba torebkę do tyłu, bo tutaj mamy tank baga. To też wam pokażę. O, tu jest tank bag kappy z pierścieniem kappy. No tam widzieliście, już jest taki kłopotliwy troszeczkę przy otwieraniu wlewu, a u mnie jest, ja mam oryginalny SW Motecha, tego, który produkuje dla Yamahy i mam do tego odpowiednie tank bagi oryginalne z Yamahy. No po prostu pasują, tak trochę lepiej. A, jeszcze mam tu okleinę, zapomniałem, bo tutaj nie mamy okleiny. Trochę szkoda, mogłaby się tutaj przydać. Ale tak czy inaczej, powiem wam, że kozacki sprzęt. Nawet jak byłby bez żadnego dodatku, to i tak byłby, kurde, super, nie? Ta szyba dla mnie bardzo fajnie działa w zasadzie, ale czy chciałbym, czy będę ją zmieniać, to ja tak, wiecie... Ja jeżdżę nykedem, więc jak jadę w ogóle z szybą, to już jest kozacko, nie? Widzicie jaka tu jest szyba. No, tylko kwestia zmiany ciuchów. A tutaj mój poprzedni MTK, a tutaj ten MTK. No ale nie o tym mowa. No dobra, ja sobie zamontuję zaraz tego RAM Mounta, żeby mieć jak uruchomić telefon i zamontować. Mam nadzieję, że motorek się wam podoba. I w zasadzie nie będę wam więcej chyba opowiadał, więc... Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i zapraszam was też, pewnie nagram relację z tego naszego wyjazdu, do którego się przygotowuję. Polecimy sobie do Tolkmicka. Fajna trasa, w zasadzie jechaliśmy ją na jesieni, ale pojedziemy sobie jeszcze raz. A propos wyjazdu, to
Mam kurtkę pod kolor motocykla i przyniosłem sobie kask pod kolor motocykla. Kask, który używam na quadzie, ale też świetnie byłem w nim w Dolomitach i też się sprawdził. Co prawda interkom będę miał tutaj Cardo, nie Seny, więc z chłopakami pewnie po meszu się nie połączę, ale może ktoś mnie przygarnie na Bluetoothie i wtedy też będę mógł wszystkich słyszeć. A ja co? A ja bardzo dziękuję za ten czas, który dla mnie tutaj poświęciłeś. Daj lajka, jak możesz, daj komentarz, prześlij dalej, zajrzyj na Instagram, zajrzyj na Facebooka. Najszybciej się skontaktujesz ze mną w ogóle na Instagramie. Pamiętajcie, że organizuję wyjazdy i wypożyczam tego to tracerka, więc jak ktoś by chciał, to zapraszam serdecznie. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Piąteczka, cześć!